Nie da się ukryć, że obrazki z niektórych regionów Polski budzą przerażenie. I słusznie, bowiem takiej powodzi jak ta, którą obserwujemy od kilku dni, nie było od wielu lat. Niektórzy mówią, że od roku 2010, inni, że nawet od roku 1997. My w Szczecinie póki co wydaje się, że jesteśmy bezpieczni. Ale jakie podejmowane są działania prewencyjne, żeby zapobiec takim sytuacjom, jak na przykład kataklizm powodziowy w naszym mieście i regionie? O tym będziemy rozmawiali dzisiaj wieczorem. Michał Kaczmarek, kłaniam się nisko, zaczynamy studio w Szczecinie.pl. A gości udało nam się zaprosić doskonałych, a więc będziemy dzisiaj, mam nadzieję, drodzy widzowie, uspokajać, a także przekazywać najważniejsze informacje dotyczące sytuacji hydrologicznej w naszym województwie. A z nami dziś na żywo Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Dobry wieczór Szczecin, dobry wieczór zachodniopomorskie. Doktor Magdalena Olszewska, geotechnik z Katedry Geotechniki Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Dobry wieczór. Pan doktor Robert Mańko, Katedra Budownictwa Wodnego, ten sam wydział, również Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny. Dobry wieczór Państwu. Pan Szczepan Stępiński, pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw bezpieczeństwa. Dobry wieczór Państwu. I pan Michał Durka, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o bieżącą sytuację, przede wszystkim w województwie zachodniopomorskim, czy tutaj teraz we wtorek, kilka minut po godzinie 20 możemy przekazać mieszkańcom Szczecina i województwa zachodniopomorskiego, czy my jesteśmy bezpieczni i czy to, co widzimy w innych regionach, to jest scenariusz, który nam nie grozi. Szanowni Państwo. Krótka, uspokajająca informacja. Wszystkie prognozy pogody, wszystkie modele hydrologiczne mówią, że nie powinniśmy być tutaj jakoś niebezpiecznie zalani. Planowane są tylko podwyższone stany wód. I powtarzam, z tymi prognozami, które mamy dzisiaj, uspokajam Szczecinian. Na pewno taka sytuacja tak trudna czy tak skomplikowana jak na południu nie wystąpi, ale trzeba sobie też jasno powiedzieć, że nie zasypiamy gruszek w popiele, przygotowujemy się do tego, do ewentualnych zmian prognozy pogody, czy do zmian wiatrów i wszystkich innych elementów. Pewnie będzie jeszcze okazja opowiedzieć potem, ale uspokajam, nie powinniśmy być w tak trudnej sytuacji. Panie dyrektorze. Rzeczywiście, tutaj pan wojewoda, my to samo jakby jako Wody Polskie możemy tylko potwierdzić z tych modeli, którymi my dysponujemy. Nie wynika żadne znaczące zagrożenie. Mogą to być stany alarmowe, około stanów alarmowych, jeśli chodzi o stany rzeki Odry. Tu proszę też, Państwa zwrócić uwagę na kilka aspektów, które mamy. Czyli jakby pierwsza sprawa to taka, że na południu regionu naszego cały czas jest susza hydrologiczna. I to jest jakby istotne, że poziomy wody w rzece Odrze, na tym odcinku Odry granicznej i dolnej Odry, są niskie, a chwilowo były podwyższone, związane z sowkowym stanem, z sowkowymi wiatrami, ale jakby ten czas mija, dzisiaj ten wiatr się odwraca i woda na wszystkich wodowskazach, czy w Trzebieży, czy tutaj w Szczecinie, opada. I to jest jakby dla nas z punktu widzenia tego chłonności, czy pojemności koryta rzecznego, mamy pewien zapas i rezerwuar tej pojemności. I drugą sprawą jest tak naprawdę rozdział wody na Widuchowej, na Odrę Wschodnią i Zachodnią i cała pojemność retencyjna, niezależnie od tego, jak na to spojrzymy, ale powierzchnia całego Międzyodrza i ilość wody, która może tam się dostać, to jest po prostu olbrzymia i na pewno, jeśli chodzi o samo czubek fali powodziowej, czy jej spłaszczenie, to ma olbrzymie znaczenie. Panie dyrektorze, czy tylko ja się czuję trochę zaniepokojony sformułowaniem w jednym zdaniu. Jesteśmy bezpieczni kontra stan alarmowy też może wystąpić. A stan alarmowy nie jest niczym jakby jakimś zagrożeniem strasznym. To są stany, które mówią nam, że w tym momencie powinniśmy mieć większą czujność na infrastrukturze, która chroni przed powodzią. Ona jest tak zaprojektowana,
żeby przewyższać te stany alarmowe do wody tak zwanej jednoprocentowej, która się wydarza raz na 100 lat. I my jakby w tym momencie... Czyli no, raz na 100 lat to nie jest rok 2024? Nie jest rok na 2024. Na dzisiaj prognozujemy, że to, co jakby wielu pewnie widzów pamięta z roku 2010, gdzie rzeczywiście na południu Polski mieliśmy te podtopienia, a w województwie zachodniopomorskim tak naprawdę ich nie było. Niewielkie miejsca, które były zagrożone, to miejscowości, które tam ucierpiały, to miejscowości Chlewice, Piasek i te, natomiast w tej ostatniej 14-latce one zostały uzbrojone w infrastrukturę przeciwpowodziową. W miejscowości Chlewice taki wał trochę niecodziennie pobudowany, bo kalujący miejscowość, a zostawiający tereny zalewowe dookoła został zbudowany i w miejscowości Piasek cała infrastruktura przeciwpowodziową także została zbudowana ze środków swoją drogą Banku Światowego. To zanim oddamy głos przedstawicielom świata nauki, jeszcze jedno pytanie do pana pełnomocnika. W takim razie, o czym państwo dyskutujecie podczas sztabów kryzysowych i podczas spotkań omawiających te potencjalne zagrożenia? Czy to jest taka rozmowa póki co teoretyczna, czy rzeczywiście są rysowane jakieś scenariusze i potencjalne zapobieganie tym scenariuszom, gdyby jednak okazało się, że to zagrożenie może wystąpić? To znaczy, proszę państwa, my działamy w oparciu o plan zarządzania kryzysowego dla miasta Szczecin. On jest dokumentem, który jakby sytuuje nasze działania w każdym z rodzajów zagrożeń. Powódź jest jednym z zagrożeń, którego nie bagatelizujemy. I obserwując to, co się dzieje, bo możemy tu oczywiście bazować na różnych modelach, które wskazują, że potencjalnie takie ryzyko zaistnienia powodzi nam nie grozi, to jednak chcemy zminimalizować wszystkie zagrożenia, które się z tym wiążą, po to, żebyśmy mogli, że tak powiem, spokojnie spać i zapewnić mieszkańcom Szczecina jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Więc z jednej strony jest to procedura standardowa, jakby wymieniamy się informacjami, które są na bieżąco, czy spływają na bieżąco z podmiotów, które jakby w tej kategorii zagrożenia występują jako podmioty zaangażowane. Natomiast, tak jak mówię, no, są sytuacje takie, że czasami choćby urlop kogoś powoduje, że musimy jakby wdrożyć inną z osób zastępującą tą osobę do tego, żeby jakby poczuła klimat takiego zespołu. To w takim razie, pozwalając sobie na pewien rodzaj spekulacji, na jakim etapie poziomu gotowości w tym momencie musi być miasto, jeżeli chodzi o zagrożenie powodziowe w skali, nie wiem, od 1 do 10? No, nie sytuujemy zagrożeń w skali od 1 do 10. Są modele historyczne, które analizujemy. Tu pan dyrektor przed chwilą powiedział o pewnych modelach. W zarządzaniu kryzysowym taką analizę przeprowadza się choćby w perspektywie 500 lat, które jakby podlegają takiej analizie. Natomiast oczywiście mamy doświadczenia z roku 1997, jak i z roku 2010 i wiemy, że rozlewisko Odry jest na tyle pojemne, że przy całym szacunku do jakby różnych pojawiających się głosów, no myślę, że Szczecinianie raczej nie powinni się spodziewać takich zjawisk, które miały miejsce w południowej Polsce. Natomiast nie bagatelizujemy tego, dlatego że wiemy, że w obszarach, które potencjalnie mogą podlegać jakimś okresowym podtopieniom, mieszkają Szczecinianie, to są rejony Starego Dąbia, czy choćby Wyspa Puczka, którą staramy się za każdą cenę chronić, bo jest to rejon, który w sposób naturalny czerpie wody gruntowe jakby do wewnątrz. Tak? Więc są to problemy, z którymi my mamy prawie że na co dzień do czynienia, nie bagatelizujemy ich, przygotowujemy się starannie, analizując, tak jak mówię, wszystkie możliwe scenariusze. No dzisiaj, jeśli pan o to pyta, to też dla mieszkańców to powiem, że jednym z istotnych elementów była kwestia jakby zorganizowania punktów zbiórki pomocy dla powodzian, którą uruchomiliśmy w obiekcie Netto Areny. Jest też osoba wyznaczona do koordynacji tych działań. Będzie współdziałać tutaj z panem wojewodą, czy ze służbami pana wojewody. No i dziękujemy mieszkańcom Szczecina, czy być może także mieszkańcom spoza Szczecina, którzy dzielą się w tej trudnej sytuacji nie tylko dobrym słowem, ale też swoją pomocą, która jest niezwykle cenna dla osób, które tam straciły wszystko.
Na pewno do tego wątku społecznego jeszcze dzisiaj powrócimy i będziemy apelować do naszych widzów, żeby zarówno Netto Arenę, jak i Akademię Sztuki, jak i inne miejsca, które zbierają datki, też koniecznie odwiedzać. Internautów zachęcamy do zadawania pytań. Bardzo się cieszę, że mamy w naszym towarzystwie dzisiaj przedstawicieli Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Z takiego naukowego punktu widzenia, czy Państwo się zgadzacie również, że to nie jest moment, żeby alarmować, czy to jest może moment, żeby rzeczywiście w jakiś sposób może nie alarmować, ale żeby podkręcić trochę tempo dyskusji o naszej prewencji i o zabezpieczeniu powodziowym. Tak, panie redaktorze, tutaj z całą stanowczością mogę potwierdzić tak słowa moich poprzedników, że na chwilę obecną nie ma powodów do większych niepokojów. Skomplikowana sieć hydrograficzna tutaj naszego rozlewiska Dolnej Odry, występowanie jeziora Dąbie, Zalewu Szczecińskiego, no i powiedzmy ta obecność morza, tak, determinuje, że jednak jesteśmy chronieni przed tymi powodziami jakby od strony rzeki, tak, te fale powodziowe, które idą z góry. Natomiast jesteśmy zagrożeni tymi powodziami od strony morza, występowania powodzi tak zwanych tych cofkowych w wyniku działań wiatrów północnych. Jako powiedzmy takie nawet potwierdzenie, uspokojenie tutaj widzów, analizując historyczne hydrogramy tej fali, słynnej fali z 97 roku, to maksymalne stany wód w 97 roku nie wystąpiły na przełomie lipca i sierpnia, tylko na przełomie kwietnia, kiedy panowały średnie przepływy wody na rzędu tam 500 metrów sześciennych na sekundę, gdzie na ostatnim wodowskazie, którym się podaje przepływy, to jest wodowskaz Gozdowice, wtedy przepływ wynosił prawie 3200 metrów sześciennych na sekundę. To, panie doktorze, czy dobrze rozumiem, że te doniesienia medialne dotyczące fali kulminacyjnej we Wrocławiu, która ma być, najpierw mówiono, że będzie w środę, teraz, że czwartek, piątek, czy to jest informacja, która dla nas, jako dla Szczecina, jest istotna, czy ona nie zmieni naszej sytuacji w żaden sposób? Znaczy, my powinniśmy się jednak obawiać sytuacji meteorologicznej, tych wiatrów, tak? To tutaj to determinuje to ryzyko powodziowe. No ja nawet odważyłbym się tak stwierdzeniem, że nawet fala rzędu 6000 metrów sześciennych nie powinna jakoś tam znacząco nam zagrozić, o ile nie, powiedzmy, spotka się to właśnie równolegle z jakimiś zjawiskami odmorskimi. To ja mogę tylko uspokoić, przepraszam, jedno zdanie, że statystycznie takie wydarzenie w naszym regionie zdarzy się raz na 10 tysięcy razy, tak, tak. Patrząc na to, także no... To nawet jeszcze lepiej niż raz na 100 lat, w sumie tam sobie odnotowuję tutaj, co państwo mówicie. Zresztą były prowadzone badania u nas na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym właśnie pod kątem tego nałożenia się fali właśnie cofki i fali powodziowej. To zdecydowanie było mniej niż 1% u nas w Szczecinie. W takim razie, co mogłoby nas w tym momencie niepokoić, pani doktor, z pani punktu widzenia? Bo wiem, że pani się zajmuje między innymi badaniem kwestii związanych z cofkami. Czyli w tym momencie tak naprawdę ta sytuacja, którą obserwujemy dla Szczecina, no właśnie, jakie ma znaczenie z takiego punktu widzenia pewnej mobilizacji i pewnego obawy o bezpieczeństwo? Jak tu zarówno pan wojewoda, tutaj pan dyrektor zauważyli, mieliśmy do wczoraj bodajże jeszcze cofkę w okolicach tam Wyspy Puckiej. Faktycznie te wiatry były północne, jednak prognozy na najbliższe dni faktycznie no, zmieniają ten kierunek wiatru, więc ten powiew będzie od kierunku południowego do północy i też ze wschodu. Bardziej takiego wschodu do północy, więc raczej nie powinniśmy się obawiać. Tym bardziej, że fala z tego, co też przeglądałam informacje, zaznajomiłam się z tematem, ma być mniej więcej w niedzielę. Tutaj też już moi przedmówcy mówili, że właśnie mamy obszar Międzyodrza, który jest naprawdę ogromnym polderem, który zbiera nam tą wodę. Jest ogromne rozlewisko torfowe, które też pomaga nam tą wodę zebrać, bo tak naprawdę nasz cały obszar tutaj rozlewisk szczecińskich jest jednym z największych torfowisk w kraju. No i ten torf pomaga nam trochę też tą wodę zebrać, bo tak naprawdę torf to nie jest nic innego jak taka, no jakby to powiedzieć, ziemia do kwiatów bardzo mocno w tym momencie przelana wodą. O, tak dosłownie tłumacząc, tak jak mówię, czasem tłumaczę studentom, jak wygląda. My sobie cenimy dosłowność, więc dziękuję bardzo, pani doktor. Czyli w tym momencie, rozumiem, cofka jest mniej prawdopodobnym scenariuszem niż jeszcze wczoraj. Tak zrozumiałem pani wypowiedź. Tak, bo już no, prognozy wskazywały na to, że faktycznie te wiatry będą zmieniać kierunek, więc ta cofka będzie już opadać. Zresztą, co widać już na wskazaniach.
panie wojewodo? Konkludując, jeżeli nie będziemy mieli takiej sytuacji, że będzie jednoczesna cofka, mocne opady deszczu i fala, nie powinno się wydarzyć nic złego, ale to odbyły się już dwa, a nawet trzy takie spotkania, dwa jakie jako zespół kryzysowy, jedno takie informacyjne. I my się przygotowujemy do kilku rzeczy. Po pierwsze, mamy przejrzane wszystkie magazyny, mamy przejrzane wszystkie procedury, mamy przygotowane 20 kilometrów specjalnych rękawów, mamy 350 tysięcy worków, i to tylko u wojewody, bo jeszcze dodatkowe zapasy są w mieście i w innych gminach. Również to, co jeszcze mogłoby być takiego niebezpiecznego, czy co mogłoby nam zaszkodzić, to jest przerwany wał albo uszkodzony wał. I już niedługo, to powie pan dyrektor dokładnie kiedy, zaordynowaliśmy WOT-owskich żołnierzy, którzy będą mieli w weekend za zadanie, przed weekendem, przejrzenie tych wałów w takich najbardziej newralgicznych miejscach. Poprosiliśmy również wszystkie powiatowe sztaby kryzysowe, również Szczecin i pozostałe powiaty nadodrzańskie, żeby zgłosiły nam takie historycznie najbardziej newralgiczne miejsca, które najczęściej są podtapiane, na przykład ze względu na cofkę. Mamy je wszystkie sprecyzowane, zwinkulowane. Czekamy teraz na tą falę, która przejdzie przez Wrocław i Opole i wtedy jesteśmy umówieni, bo jesteśmy w stałym teraz kontakcie takim na bieżąco, wszystkie sztaby się i zespoły kryzysowe łączą i wtedy podejmiemy decyzję w zależności od tego, co wyjdzie z Wrocławia, bo wtedy będziemy już dużo więcej i model, który liczy wtedy, hydrologiczny, którą liczą Wody Polskie, będzie jeszcze bardziej dokładny. I wtedy podejmiemy następne decyzje, włącznie z ewentualnymi nadbudowami wałów, zmianami czy ustawieniem specjalnych barier, ale to się odbędzie za dwa dni. Po tej inwentaryzacji porozmawiamy i zapytam dyrektora Durkę na pewno o to, ale to, panie wojewodo, jeszcze dwa cytaty z premiera Tuska, jeżeli pan pozwoli. Tak jest. Pierwsza rzecz, samorządowcy, bądźcie zdyscyplinowani. No to rozumiem, że możliwie raczej u nas już chyba większego zdyscyplinowania być nie może chyba, bo... Bardzo jesteśmy zdyscyplinowani. Panu premierowi chodziło o to, żeby odpowiadać na wszystkie zapotrzebowania społeczne, co więcej przekazywać tylko konkretne, zwięzłe informacje i nie budować PR-owskich przekazów na spotkaniach kryzysowych. Tu nie chodzi o to, żeby szukać dupokrytek, tu chodzi o szukanie rozwiązań. To jest też cytat z pana premiera. Ja przed chwilą wyszedłem ze spotkania kryzysowego. Dwa razy dziennie odbywają się takie spotkania o 7 i o 16. Dzisiaj drugie było przełożone na 18. I to są zresztą obserwowane przez media konkretne rozmowy. Pan premier oczekuje skuteczności działań i obecności w miejscach, gdzie wydarzają się te nieszczęścia. I to jest zalecenie premiera, które my oczywiście też wykonamy, kiedy będzie przechodzić fala. Wszyscy będziemy na swoich miejscach. Czy ta inwentaryzacja, o której pan powiedział, to nie jest taki właśnie trochę efekt teraz, że trzeba wszystko szybko, natychmiast posprawdzać, bo jakby się okazało, że to nieszczęście cofki plus wiatru plus deszczu przyjdzie, to by się okazało, że my na powodzie, panie dyrektorze, nie jesteśmy przygotowani. Przykro mi, że taka publicystyczna ocena, powiem tak, myśmy przed tymi cytatami z panem premierem się spotkali już wielokrotnie i przygotowujemy się dokładnie według scenariusza, o którym powiedział pełnomocnik. Mamy scenariusze, mamy wypracowane metody, trzymamy się ich, ale... Dokładnie słuchamy premiera. To jest, jeśli chodzi o tą inwentaryzację, to my ją przeprowadziliśmy dużo wcześniej, już przygotowując się, patrząc, jakie są prognozy meteorologiczne, to jakby ta kontrola czy weryfikacja wałów i ekspertyzy, które są wykonane, były dokonane. A my dzisiaj tak naprawdę chcemy zobaczyć, czy w tym międzyczasie, a proszę zwrócić uwagę, że jakby wymieniając już takiego naszego, te zwierzęta rejące, a tutaj bobra w szczególności, to uszkodzenie wału, zbudowanie jakiekolwiek żeremia, to trwa generalnie około doby, półtorej doby i potrafi naprawdę dużo szkód prowadzić. Ja tylko nadmienię, że do roku 2017 praktycznie co roku Zarząd Melioracji wydał około 2 milionów złotych tylko na likwidację żeremi, które zagrażały mieniu, przede wszystkim mieniu ludzi w naszym województwie. I to jest tak naprawdę
olbrzymi problem, z którym pewnie sobie no, środowiskowo nie poradzimy, bo trudno, żebyśmy te bobry jakoś tam... Nie nawołujmy do tego, panie doktorze. Zdecydowanie jest jestem przeciwnikiem. Oczywiście, że nie. Musimy przytulić bobra. Zdecydowanie nie. Natomiast trzeba jakby rozwiązania techniczne, które uniemożliwią mu takie działanie, czyli wprowadzenie geokrat w korpus wały, siatek specjalnych. Ale czy ten system infrastrukturalny, jeżeli chodzi o ilość wałów przeciwpowodziowych, o ich potencjalny stan, to pewnie pan doktor zaraz dołoży też swoją opinię w tym temacie, jest na tyle szeroko rozbudowany, że my w tym momencie możemy powiedzieć, że region i te miejsca newralgiczne, pewnie Gryfino, Trzebież i tak dalej, i tak dalej, są na tyle obwarowane tymi wałami, że gdyby doszło do tej katastrofy, o której mówiła pani doktor, wszystkich złych warunków atmosferycznych naraz, to że jakoś to dźwigniemy. To tak, jeśli chodzi o wał Odrzański, to jest nasz jakby ten punkt, którym najbardziej byśmy skupieni jeszcze, kiedy one podlegały, czy były w jurysdykcji, administrowaniu pana marszałka, to rzeczywiście ten całe obwarowanie praktycznie od początku województwa do Szczecina zostało zmodernizowane. I zmodernizowane są w taki sposób, że każdy wał uzyskał dodatkową przegrodę przeciwfiltracyjną, na głębokość od kilku do kilkunastu metrów, w zależności od tego, jaka klasa tego wału i jaki teren chronił. Ta przegroda w dużym skrócie ma spowodować, że mniej było filtracji przez wał i przez korpus wału, czy pod korpusem wału na ten teren, który jest chroniony tym wałem. To jest pierwsza sprawa. Druga, jeśli właśnie jego znaczenie tej ściany ma także takie, że chroni przed tymi zwierzętami ryjącymi, tak żeby nie dochodziło do przekopania się, mówiąc tak bardzo na wprost, tych zwierząt i uszkodzenia tego wału. I wszystkie wały generalnie, które są, czyli patrząc od Szczecina pierwsze, czyli Dębce Żabnica, Dębce Łubnica, Mniszki Gryfino, Krajnik Marwice, poniżej wały, które mamy zrobione, czy wały przy Ognicy są, czy właśnie wały w Chlewicach, czy ten wykonany właśnie w Piasku, właśnie tak modernizację przeszły. I z tego punktu widzenia niecałego jakby ciągłości i ochrony przeciwpowodziowej wzdłuż rzeki Odry, to ta infrastruktura powstała i została zmodernizowana. Tak, no tutaj pana dyrektora też muszę poprzeć, bo to już te projekty tych wałów, tych modernizacji, to już od ładnych kilku, to nie wiem, chyba 8-9 lat temu już tak powstawały te projekty. No jedyne, co można tutaj mieć zastrzeżenia, to dobór wykonawców, tak niektórych, że albo się spóźniają, albo zwijają się z placu budowy. Bo... Czy były takie zdjęcia z Wrocławia na przykład, że obiekty hydrotechniczne powiedzmy nie były w najlepszym stanie, może były nowe. Rozumiem, że tutaj raczej uspokajamy. Tak. Na chwilę obecną jest wszystko, tak mi się wydaje, że też nie jestem wszędzie naraz, tak, ale zdarza mi się być na wałach na jeziorze Dąbiu i w mojej ocenie są w bardzo dobrym stanie. Oczywiście ten problem ze zwierzątkami tak jest i narasta, więc to jest, trzeba zostawić to na dalsze dyskusje. No właściwie to już pan dyrektor i kolega już powiedzieli właściwie wszystko, co bym mogła dodać. Tutaj no, też może kwestia, u nas jest to dosyć kontrolowane, ale z kwestii prasowych w dniu dzisiejszym, no dla mnie było szokujące, że jakieś doniesienia, że ktoś sam sobie stwierdził, że sobie wał zniszczy. No jednak to jest konstrukcja ziemna, jeżeli się naruszy, czy koronę, czy naprawdę sam rdzeń tego wału, no to ten wał to już jest, no nie nadaje się w ogóle do użytkowania z punktu widzenia takiego budowlanego, więc no jak jeżeli u nas w naszym regionie wszystkie wały są jak najbardziej sprawdzane, kontrolowane cały czas, to raczej nie mamy się czego obawiać. Panie pełnomocniku, mamy kilka pytań od naszych internautów i to są pytania dotyczące właśnie głównie Szczecina, więc pozwoli pan, że będę je cytować. Przecież oni nie ogarniają powodzi po 2 godzinach deszczu na Derdowskiego. Taki pojawił się komentarz. Tak, oczywiście to jest komentarz, który no, trudno z nim polemizować. Tylko różnica pomiędzy tym opadem, który ma miejsce na Derdowskiego, a tym, z czym mierzyć się mamy w perspektywie najbliższego tygodnia, jest zasadnicza. To jest spowodowane gwałtownymi opadami. I teraz dopowiem. Tu państwo są specjalistami, zajmują się tym naukowo. Jeżeli ziemia jest wysuszona, z taką glebą mamy do czynienia, to nie ma fizycznie żadnej szansy, aby wchłonęła ona na przykład opad, który ma około
13 cm na metr kwadratowy, czyli 130 mm, bo mieliśmy takie wahania od 102 do 130 mm po stronie zachodniej. W zlewni cieków Stobnica, który zbiera, przypomnę, trochę zaburzoną gospodarkę hydrologiczną poprzez budownictwo jednorodzinne i odprowadza to do Jeziora Słonecznego, które to znajduje się, jak sobie dobrze przypominam, panie dyrektorze, w administracji Wód Polskich, tak bowiem wody płynące znajdują się w państwa administracji. Tak. I o ile uwaga internauty jest słuszna, że problem Derdowskiego jest problemem pojawiającym się, o tyle miasto Szczecin czyni wiele inwestycji, które mają jakby rozwiązać problem gwałtownych przyborów w miejscach, gdzie one występują. Budujemy zbiorniki retencyjne i jesteśmy w tej chwili na zakończeniu koncepcji jakby rozwiązania problemu właśnie ulicy Derdowskiego. My mamy jeszcze dwa takie krytyczne miejsca, to też o nich powiem, żeby nie było tutaj jakby przekonania, że my nie wiemy i nic z tym nie robimy. To jest właśnie kwestia budownictwa jednorodzinnego na obszarze częściowo Bezrzecza i częściowo Krzekowa. Tam były, powiedzmy, tereny rolnicze, czy też wykorzystywane rolniczo. No dzisiaj intensywne budownictwo oraz fakt, że jakby infrastruktura nie przystaje do odbioru tej masy wody, powoduje, że przy gwałtownym deszczu rzeczywiście tam pojawiają się podtopienia. I to jest fakt. Kolejnym takim miejscem, które ma no, swoją historyczną jakby już tutaj zaszłość, to jest zbieg ulic Reduty Ordona-Czorsztyńskiej, gdzie w sposób naturalny powstała zlewnia z okolic, powiedzmy, ulicy Łukasińskiego, Żołnierskiej. No, nie wiem, czy państwo historycznie pamiętacie, ja już mam trochę lat, więc pamiętam, że tam takiej intensywnej zabudowy nie było. A dziś niestety no, nie jest w stanie jakby ta infrastruktura, którą tam mamy, no, przyjąć tych ilości wody przy nawalnym deszczu. Czy to w takim razie, panie pełnomocniku, nie powinno nas jednak trochę martwić przy ewentualnych zagrożeniach powodziowych? Ale to nie jest sytuacja, pozwoli pan, panie dyrektorze, odpowiem, martwi nas. To nie jest sytuacja, która nam jakby pozwala spać spokojnie. Jest to jedno z tych zagrożeń, które jest dla nas trudne do rozwiązania z wielu względów, także budżetowych. Powiem to wprost, bo często pojawiają się takie oto głosy, że powinno się zwiększyć średnicę rur jakby infrastruktury odbierającej wody deszczowe. To do jakiej średnicy należałoby to zwiększyć? I proszę, panie dyrektorze, niech pan powie, czy istnieje średnica, która odbierze przy nawalnym deszczu powiedzmy 13 cm na metr kwadratowy tą ilość wody? Nie ma takich. Dziękuję. Nie ma takiej możliwości. I teraz powiem jeszcze coś, co jest być może kontrowersyjne, ale powiem to. Jesteśmy jakby związani z rozwojem cywilizacyjnym. No chcemy żyć w warunkach świetnej infrastruktury. Państwo tu o infrastrukturze mówiliście. Chcemy chodzić po równych chodnikach, chcemy, żeby były równe jezdnie i tak dalej, i tak dalej. No nie da się tego, proszę Państwa, w pewnym sensie, powiem tutaj słowa może nielubianego przeze mnie, ale użyję tego określenia, no nie da się tutaj pewnego zabetonowania nie przyjmować jako elementu rozwojowego, tak? I teraz historyczne odniesienie. Dwa lata temu mieliśmy do czynienia z gwałtownym przyborem, opadami deszczu, które spowodowały katastrofalne zniszczenia w najbardziej rozwiniętej części Niemiec, to jest okolic Renu. Nie wiem, czy państwo to pamiętacie. Tam straty były rzędu kilkudziesięciu miliardów marek, tak? Straty ludzkie, straty w mieniu spowodowały właśnie gwałtowne przybory. No, myślę, że Niemcy nie są krajem słabo rozwiniętym infrastrukturalnie. Więc to, z czym się mierzymy w tej chwili, to jedno z kluczowych zagrożeń współcześnie, to są zmiany klimatyczne, które powodują... Są kolejne pytania, panie pełnomocniku, ale ja myślę, że to jest ten moment też, żeby dyrektor Durka miał okazję panu zripostować. Nie, tylko właśnie nie tyle ripostować, co bardziej pokazać, że tak, rzeczywiście i też jako Wody Polskie patrzymy na ten problem kompleksowo. Ja chcę wrócić do tej koncepcji współpracy z miastem Szczecin, Dobrą i Kołbaskowem, żebyśmy wspólnie ten cały problem zlewni Bukowej rozpatrzyli. W tej chwili jest wykonawca tej koncepcji, który korzysta z tych opracowań, które miasto przygotowało, które przygotowało ZWIK, ZDTM. Chcemy zebrać te wszystkie dokumenty
w jeden ustalić priorytetyzację zadań i na podstawie tej współpracy naszej podpisać umowę partnerstwa, gdzie, w której będzie podział ról, realizacji, odpowiedzialności za dane odcinki. Wszyscy sobie zdajemy sprawę, że ta zabudowa jest, ona w taki czy inny sposób zaistniała. Dzisiaj musimy sobie odpowiedzieć, jak to ten zastany stan, który tam jakby to można powiedzieć trochę uszkodził tą zlewnię, czyli doprowadzić do sytuacji, w której no, nie mieści się woda w rzece Bukowej. To tak jak pan mówi tutaj o kanalizacji deszczowej, to ja powiem tak samo, no, rowu Mariańskiego w Bukowej nie wybudujemy i za każdym razem, kiedy kolejny deweloper będzie budował kolejne osiedle, byśmy musieli pogłębiać tą rzekę, żeby odpowiedzieć jakby na zapotrzebowanie. Nie tu jest rozwiązanie tego problemu. My musimy po prostu usiąść i zobaczyć, w jakich miejscach retencjonować tą wodę. Wody, czy są możliwości rozszczelnienia tej zlewni, odbetonowania tego obszaru, no i jakby pewnego zagospodarowania czy renaturalizacji w jakimś zakresie pewnie też rzeki Bukowej, jeżeli to jest w ogóle możliwe. Ale... Czy temat wielkiej wody i wielkiej powodzi trochę nam się tutaj stał tematem od razu lokalno-dewelopersko-gumienieckim, ale to jest bardzo ciekawy wątek i do niego będziemy wracać, ale są pytania kolejne pytania od internautów, więc pozwolicie państwo, że do nich teraz przejdziemy. Pani doktor, jak mamy poradzić sobie z wielką wodą, skoro czasem nie radzimy sobie z lipcowymi deszczami? Tak jak już tutaj zarówno pan pełnomocnik, jak i pan dyrektor mówił, bo to pytanie jest dosyć bardzo mocno podobne. Powiem tak, ja bym to rozdzieliła w ogóle na dwa oddzielne tematy. Mamy wielką wodę, która idzie jednak zlewnią Odry i te powodzie, które teraz widzimy, to co się dzieje teraz na Śląsku, że ta woda po prostu płynie z niewyobrażalną prędkością, że te domy są porywane, no bo to ma ogromną siłę, ogromną moc. No to jednak musimy zwrócić uwagę, że to są też dwa różne takie jakby ośrodki. Jak zwrócimy uwagę na to, co się dzieje na Śląsku, a dokładnie mówiąc po prostu w górach, no to mamy tak trochę, można powiedzieć kolokwialnie, trochę szczęścia, że my mamy tych gruntów trochę więcej. Tam w górach jednak mamy skały. Mamy skały, mamy bardzo, że tak powiem, zdecydowanie mniejsze mniejszości, czyli grubości gruntów i ta woda też nie ma, jak tutaj mówił już pan dyrektor, jak wsiąkać. Więc ta woda też nie ma jak wsiąkać w skały, w szczeliny, więc ta woda, jeszcze dodajmy do tego, że tam jest pochylony teren, u nas jednak mamy niezimnie, płynie z bardzo mocną prędkością i zalewa po prostu te miejscowości i te obrazy są no, traumatyczne, no, straszne. Jednak jak zerkniemy tutaj na nasz obszar szczeciński, jednak jesteśmy po pierwsze na terenach niezimnych, gdzie ta prędkość tej fali będzie zdecydowanie mniejsza, rozłoży się na międzyodrzu, o czym już mówiliśmy. I teraz rozdzielmy ten temat, przejdźmy do tych opadów nawalnych, które zwykle występują w czerwcu, w lipcu na naszym obszarze. Są to, kiedyś były nazywane takimi opadami 30-letnimi. Teraz niestety mamy też ze względu na zmiany klimatu no, raz do roku. To tak jak już tu moi przedmówcy mówili, jednak analiza no, map hydrologicznych, jak ta woda jest, odpływa po prostu z tych rejonów, powinna być, no, te analizy powinny być robione na etapie naprawdę projektowania. Bo powiedzmy sobie szczerze, teraz mamy sytuację, no, domki. Czy potrzeba teraz do 70 metrów kwadratowych pozwolenia? Nie potrzeba. No nie potrzeba, nie jest to analizowane. Każdy grunt jednak w Szczecinie musimy zbadać, a w Szczecinie mamy naprawdę bardzo różne warunki gruntowe, od możliwości naprawdę skrajnych osiadań, Wyspa Pucka, całe Międzyodrze, to mam naprawdę tragiczne tam warunki, do całkiem dobrych, gdzie mamy faktycznie piaski i to dosyć fajnie nam też wodę zbiera. Lecz jeżeli no, były jakieś tam dreny, jakieś zabezpieczenia, faktycznie też pozostałości po, bądźmy realistami, po niemieckich zabudowach, tak, były prowadzone jakieś dreny i niestety jakiś dren został no, przerwany, no to woda spływa do tego drenu, tym gruntem, no i później co? Został ten dren przerwany, no i trafia na jakiś, nie wiem, budynek. I ta woda po prostu chce płynąć dalej, no to
jest albo wychodzi albo w drodze, albo wychodzi po prostu gdzieś w budynku i to są dosłownie dwa różne aspekty, na które byśmy musieli teraz zerkać. Czyli rozumiem, pani doktor, że nasze doświadczenia szczecińskie z sezonu wakacyjnego nie powinny, że tak powiem, wpływać na naszą interpretację tego, co oglądamy teraz. Zresztą zwróćmy uwagę, bo najczęściej jak mamy te nasze takie lokalne podtopienia, tak, czyli Derdowskiego, no Niebuszewo, no to tak osoby, pewnie tutaj mieszkańcy, no ja mieszkam na Pogodnie, no to jak jednak się jedzie do Wszyńskiego, do Odry, no to trzeba trochę z tej górki zjechać, kolokwialnie mówiąc. Więc ta woda no nie ma szans po prostu realnie, fizycznie do takich, na takie wysokości po prostu dotrzeć u nas w Szczecinie. Nawet jakby był to jeden kanał, tak po prostu zabetonowany, więc no to by było dosyć ciężkie. To jeżeli państwo pozwolicie, kolejne pytanie od naszej internautki. Co panowie mówicie? Przecież w Gryfinie są miejsca, gdzie jak pada, to już teraz mamy problemy. Niektóre miejsca od razu zalewa i są interwencje strażaków. I już wtedy, a co dopiero, gdyby wystąpiła powódź? To jest pytanie od pani Natalii. No tak, jeśli chodzi, to znowu mamy ta sama sytuacja. Mamy sytuację jakby podtopienia, czy na intensywnego opadu deszczu, który w danym miejscu się nie mieści się w tej kanalizacji deszczowej i następują podtopienia. Natomiast takie odrzeczne, że tak się wyrażę, czy odrzańskie podtopienia, to w Gryfinie występują tylko wtedy, kiedy mamy wysoką cofkę tak naprawdę i to one tylko tam z mojej pamięci 25-letniej pracy to występowały praktycznie wtedy, kiedy my mieliśmy, znaczy dużo większe zagrożenie było wtedy, kiedy była cofka, niż wtedy, kiedy była jakakolwiek powódź z południa szła. Także, a te podtopienia, o których my mówimy, to jest rozmowa o całym systemie, czy wzięcie odpowiedzialności ułożenia systemu w zakresie gospodarki wodą deszczową i całej kanalizacji deszczowej. Tych problemów no, wiele miast tak naprawdę europejskich z tym sobie nie radzi. Nie mówię, że to jest usprawiedliwienie. Natomiast w tych obszarach zurbanizowanych, zabetonowanych, to wymaga całkowitego przebudowania myślenia o nawierzchniach drogowych, o tym, w jaki sposób chodniki, czy na pewno nie powinniśmy zastosować na parkingach ażurowych kostek, a nie z polbrukowej, które mają inną chłonność, zastosować samych takich przy samej budowie. To, co pani tutaj doktor powiedziała, to problem pojawia się w momencie projektowania osiedla, w momencie, kiedy my tak naprawdę raz na 8, proszę zwrócić uwagę na proces samego planowania przestrzennego, raz na 8-10 lat my aktualizujemy plan zagospodarowania przestrzennego. Po 10 latach ta, mówię, zabudowa jest tak dalece posunięta, że ona jest nieadekwatna do warunków zmian klimatycznych, czy tych opadów, które dzisiaj potem nam szkodzą i tą wodę powodują, że nam się ona spiętrza. Także... Pan wojewoda chce coś dodać? Chcę uspokoić internautkę z Gryfina. Bo my wiemy przecież, że to jest miejsce i tak jak mówię, gdyby scenariusz był cofkowy, dołożona byłaby ta fala z południa Polski, to Gryfino jest tym miejscem, które rozpatrujemy od razu do jakby pierwszych działań. To panie wojewodo, powiedzmy od razu w takim razie, które miejsca w tym momencie to są takie miejsca, które są najpilniej analizowane przez Urząd Wojewódzki, jeżeli chodzi o, że tak powiem, specjalną troskę powodziową? To są te miejsca, w których zwyczajowo, najczęściej w postaci cofki pojawiają się podtopienia. To jest oczywiście Stary Dąbie, o którym mówimy, to jest Trzebież, to jest Nowe Warpno, to jest Gryfino, to jest jeszcze miejsca w Policach. Krajnik i Stepnicy. I to są takie miejsca, które my mamy sprecyzowane, złożyły nam wszystkie sztaby kryzysowe w powiatach. Mamy wyspecyfikowane te miejsca, ale mówimy, one będą jakby dozbrajane, czy będą pod szczególnym nadzorem, czy nawet powiedzmy coś będziemy próbowali tam robić, ale dopiero wtedy, kiedy, tak jak mówię, dowiemy się, bo jak powiedział pan dyrektor, my nie możemy za szybko robić oglądania wału, bo to potrzebne na dobę, dwie,
przed ewentualną falą, dlatego będą w weekend chodzić. I drugi element, kiedy dowiemy się jutro, jak wyglądają następne modele, możemy coś w tamtych miejscach zrobić, ale warunek jest jeden, że będzie cofka. Jak nie będzie cofki, no to raczej powinien ten scenariusz być, uspokajam, mam nadzieję, że nie będzie, ale jeżeli coś by się stało, to my mamy wyspecyfikowane te miejsce, wiemy gdzie wcześniej zaalarmować albo wcześniej coś pomóc. To ostatnia część przed podsumowaniem, jeszcze pytanie do pana pełnomocnika. Jeżeli chodzi o tą mobilizację społeczną ze strony gminy miasto Szczecin, to jak to działanie teraz wygląda? Netto Arena to jest, rozumiem, taki najważniejszy punkt tego działania. No nie, no to jest jeden z punktów. Ja powiem tak, szanowni państwo, dużo się mówi w tej chwili o sprawnej ochronie ludności i obronie cywilnej. Ustawa jeszcze nie powstała, choć jest niezwykle potrzebna. Natomiast szczerze powiedziawszy, to my działamy w myśl założeń tego projektu ustawy, tak? Wszystkie, powtarzam, wszystkie podmioty, bo przecież ze Szczecina pojechali, zarówno strażacy, jak i ochotnicy z WOPR-u. Są tam zaangażowane siły policji, są tam zaangażowani na pewno też przedstawiciele Wód Polskich. To jest zbiorowy wysiłek, żeby przeciwdziałać sytuacjom ekstremalnym, które wystąpiły w określonym rejonie Polski. Więc Szczecinianie to jest też świetnie zorganizowana społeczność, na którą można liczyć. Przywołane tutaj już przeze mnie przykłady z Bezrzecza czy z Krzekowa wskazują jednoznacznie, że ci ludzie w sytuacji naprawdę trudnej potrafią się zintegrować, mają swoich lokalnych liderów, którzy też współpracują z nami i myślę, że to jest budujące. Natomiast oczywiście siły, nie środki, a siły są nam potrzebne. I przed tym staniemy jako elementem, który jest kluczowy z punktu widzenia sprawnego systemu ochrony ludności i obrony cywilnej. Bo będziemy mieli coraz częściej do czynienia właśnie z sytuacjami ekstremalnymi. Ja tutaj mam na myśli wszystkie zjawiska pogodowe, bo to nie jest tak, że tylko i wyłącznie grożą nam opady, ale również gwałtowne wichury, których skutki mogą być katastrofalne dla tego obszaru, na którym się znajdujemy, ale także chociaż przeżyty przez nas blackout. Tak? I tutaj powiem jedną rzecz, panie wojewodo, mam nadzieję, że to się zmieni. Jeżeli jesteśmy dzisiaj w sytuacji 2024 roku, to zdaje się, że w Szczecinie jest jedna stacja, która jest w stanie zaopatrywać w paliwo w sytuacji wystąpienia braku prądu. Jedna. I to jest stacja należąca do prywatnego podmiotu. Więc patrząc z punktu widzenia zaopatrzenia ludności w energię kluczową, jaką jest paliwo, a nie tylko podmiotów prywatnych, ale też publicznych, to myślę, że Narodowy Operator powinien podjąć w tym zakresie działania. Zachęcam do tego, bo to jest jedna z kluczowych rzeczy. Woda i energia to są elementy, które pozwalają przeżyć. I to widzimy dzisiaj w sytuacji Dolnego Śląska. My zrobimy wszystko jako miasto, żeby ukierunkować maksymalnie największy strumień pomocy dla tych osób według jakby życzeń, które zostają nam przesyłane przez pana wojewodę, tego, co ci ludzie rzeczywiście tam potrzebują. I byłem dzisiaj na tym punkcie, w momencie, kiedy on był już otwarty, to 5 samochodów podjechało i ludzie tam się dzielili tym, czym mogą się podzielić. To jest dla mnie bardzo budujące, że potrafią jakby w tej sytuacji trudnej pomóc ludziom, których często nie znają, tak? Ale rozumieją, są empatyczni. I to pokazuje, że żyjemy w europejskim mieście. Za to, szanowni państwo, dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani. To króciutko, żeby wyjaśnić też koordynację tych działań. Tak jest, króciutko, w tym kontekście, że uruchomiliśmy w Urzędzie Wojewódzkim specjalny telefon, który ma dwa zadania. Pierwsze to jest poinformowanie, czego nam naprawdę potrzeba. Co więcej, te wiadomości będą cały czas aktualizowane. Dzisiaj to jest woda, żywność i akurat nie sucha, bo nie ma tam wody, karma dla zwierząt, ewentualnie środki higieniczne. To jest dzisiaj jest taka największa potrzeba. Będziemy ją weryfikować. Po to jest ten telefon, żeby za każdym razem, zanim ktoś coś kupi, żeby zadzwonił i zapytał, co dzisiaj jest potrzebne. Dwa, wskazuje ten telefon miejsca, gdzie można dostarczać, między innymi Netto Arena, PCK. Są inne miejsca, które wskazujemy, bo co do zasady organizują to samorządy. My postaramy się, część też transportu organizuje samorząd, my również koordynujemy ewentualne prośby dotyczące dowozowe. I to jest rzecz a propos pomocy jakby mieszkańcom, którzy wykazali tą energię. I krótka informacja dotycząca tego, że sił.
co do zasady zawsze w takich sytuacjach kryzysowych pierwsza idzie PSP, czyli Straż Pożarna, potem ochotnicy równolegle, potem idzie WOT, a potem przychodzi Wojsko Inżynieryjne. Wszystko to w przeciągu no, od 6 do 12 godzin jesteśmy w stanie zorganizować, więc uspokajam, że na to jesteśmy gotowi. A dopiero na samym końcu mieszkańcy. To, szanowni państwo, jeszcze ostatnie pytanie do przedstawicieli ZUT-u. Czyli na ten moment, wtorek 17 września 2043, mieszkańców raczej uspokajamy. Tak. Proszę być spokojni. No i trudno byłoby chyba o lepsze podsumowanie, chociaż jak ogląda się przekazy z mediów ogólnopolskich, trudno jest być spokojnym, dlatego ta czujność, prewencja i dlatego ten temat naszej dzisiejszej rozmowy właśnie, mam nadzieję, w jakiś sposób dla was, drodzy mieszkańcy Szczecina, był uspokajający. To było studio w Szczecinie.pl, a to byli nasi goście. Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. Dobranoc. Dr Magdalena Olszewska, geotechnik, Katedra Geotechniki, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zachodniopomorski, Uniwersytet Technologiczny. Dobranoc. Dr Robert Mańko, czyli Katedra Budownictwa Wodnego, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, również Zachodniopomorski, Uniwersytet Technologiczny. Dobranoc państwu. Szczepan Stępiński, pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw bezpieczeństwa. Kłaniam się państwu, dobrej nocy. I Michał Durka, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. Wszystkiego dobrego, do widzenia. I ja, Michał Kaczmarek, to było studio w Szczecinie.pl. Spokojnego wieczoru i do zobaczenia.